Poranki hrabianki. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest nieprzypadkowe. W roli hrabianki Monika Sobczak-Waliś. Oj, poranek dziś rześki. Dla samopoczucia to lepiej, ale chłody panujące od kilku dni zupełnie zmroziły kwiaty w naszym parku, a najwięcej to ucierpiał niestety ten prześliczny klomp przed domem szwajcarskim. Nasz nieoceniony Władysław M., od lat z zamiłowaniem studiujący meteorologię, ponoć ułożył specjalne tablice, pokazujące stan pogody w danym dniu i miejscu. W Kaliszaninie piszą, że taka tablica, prócz części kalendarzowej, wskazuje temperaturę, kierunek wiatru, a nawet stopień wilgoci. Projekt ma znaleźć szereg zastosowań, szczególnie zaś na wsi, gdzie przecież aura odgrywa wielką rolę we wszelkich pracach gospodarskich. A propos, alejka prowadząca do domku szwajcarskiego ma być niebawem wyszosowaną. Stąd też redakcja apeluje dziś, aby z wózkę kamieni wszelkie prace wokoło odpowiedzialne za utrzymanie parku służby zleciły wykonać jesienią bądź zimą, by z nadejściem wiosny nie paraliżować mieszkańcom spacerów. Przy okazji może warto by zadbać o otoczenie dopiero co wybudowanej bramy za kościołem świętego Józefa. Nieco przyciąć zieleń, a przede wszystkim lepiej utrzymać znajdujące się na tej ulicy olbrzymie akacje i topole. Zwłaszcza, że na wypadek powtórzenia się takiej burzy, jaką mieliśmy w zeszłym roku, domkom tam stojącym grozi prawdziwe niebezpieczeństwo. Cóż tam jeszcze? O, niejaki Rebiger z Gerlitz nadesłał do naszego magistratu podanie, w którym wyraża chęć urządzenia w Kaliszu na swój koszt tramwajów konnych. Deklaruje nawet złożenie kaucji, jeśli zajdzie taka konieczność. Stawia jednakże warunek, aby prawo pobierania dochodów służyło mu przez 50 lat. Dopiero po tym okresie kolej przejdzie na własność miasta. Pewnie byłaby to wygoda, wsiąść taki tramwaj i pojechać choćby na Nowy Świat, który to co prawda przynależy do miasta, ale położony jest już poza jego obrębem, co powoduje, jak się okazuje, niemałe perturbacje. Otóż mieszkańcy żalą się na codzienne niedogodności napotykane przy przejściu rogatki. Każdy bez wyjątku poddawany jest rewizji dyżurnego żołnierza. Oraz dziennie to można jakoś wytrzymać, ale jeśli to już jest kilka razy, to operacja robi się wielce uciążliwą, a nawet powiedziałabym nieprzyjemną. Redakcja doradza, żeby mieszkańcy wystosowali odpowiednią prośbę do władz, a te zapewne przychylą się do zniesienia formalności. Wczoraj, wracając z cukierni Gusmana, spotkałam krążącego po naszej Józefince człowieka noszącego na sobie olbrzymie ogłoszenie. Wszyscy żeśmy się za nim oglądali, choć to nie wypada. W Kaliszaninie piszą dziś, że to nowy rodzaj reklamy. Taki amerykański. A wszystko spowodowane wizytą prestidigitatora Antoniego Siedleckiego, którego produkcje w samej Warszawie zjednały sobie aplauz. W sztukach magicznych jest on niezrównanym. Dodatkowo występy Siedlecki urozmaica pokazami z wykorzystaniem światła Drummonda. Redakcja podkreśla, że to wielce pouczające dla młodzieży być może. A skoro Kaliszanin pisze, że to warte uwagi, to i ja się wybiorę. Pierwsze przedstawienie już w niedzielę w sali cukierni parkowej. Od pewnego czasu uporczywie powtarzają się pogłoski o zamierzonym w sferach rządzących zredukowaniu liczby guberni do 6. Dziś piszą o tym nawet w Kaliszaninie. W liczbie 4 przeznaczonych do skasowania ma być i Kaliska. Oj, gdyby te wieści miały się sprawdzić, byłoby to dla nas straszną klęską. Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że te plotki nie mają ponoć żadnej podstawy, ale kto to tam wie, co w głowach rządzących siedzi i czy za chwilę nie zmienią zdania? Tak czy inaczej, trzeba wokoło sprawy chodzić i patrzeć władzy na ręce. Nic o nas bez nas.
Inspiracje dla dzisiejszego poranka stanowiły wrześniowe numery Kaliszanina z 1881 roku.